razem z moimi sąsiadami i Hejka, będziemy testować następne hulajnogi razem. Super! Dokładnie tak. Elektryczne modele? Tak, elektryczne. Lenka, ty masz model Power A2. Jest bardzo fajny, lekki jest. No. I jest też bardzo cichutki i szybki dosyć, Lenka. No właśnie, poczekajcie. Tak, moja noga. Zaleta. A, właśnie, bardzo zaleca. Bardzo ważna. Tak, Lenka pokaże się bardzo. Włączę już ją. Wszystkim. Zobaczmy, on świecił, okej. Okay. Poczekaj, Lenka. Ważna jest zaleta tych hulajnog taka, że pomimo, że są elektryczne, to jak się wyczerpie w nim bateria, no, to możemy jechać normalną. Pokaż, Lenka. Normalnie, idziemy jak zwykłą. Okej, okay, wróć już. Wróć. Zobaczcie, jest idealna na mnie, jest bardzo fajna i na pewno będzie super jeździć. Ma bardzo fajny kolor, taki nieokreślony, taki czerwono-różowy i tutaj jest hamulec. Aha, dokładnie. No zobacz, tak bardzo fajny. Ej, mam prawie takie samo ochroniacze, ty masz kolor hulajnogi. I nią tak jeździmy, że musimy się najpierw odepchnąć, prawda? Tak, zobacz. Dajemy gaz. Musimy tak odepchnąć się, tak? I dajemy gaz. I wtedy jedziemy, okej? Okay? Ta hulajnoga elektryczna jedzie 16 na godzinę i można nią jechać 40 minut bez tak. ładowania. Dokładnie tak. Idealnie jest. Lenka, teraz pokażę chwilę, poczekajcie, jeśli Lenka przejedzie kawałek. Dobra. I będziemy jechać. Mega cicha jest. Te hulajnogi są mega ciche, nie Lenka? Hamujemy jak? Z tyłu odciskamy na ten, na błotnik. I hamujemy, no. Okej. Okay. Marcel! Super! Daj radę. Okej, okay, a ten model to jest Razor Model E-Prime. I dzięki X.com za przesłanie tej hulajnogi do testu. I będziemy mieć u Bartek. Tak? I też ja, bo to jest model właśnie nawet dla dorosłych, dla młodzieży. Tak po prostu ma trochę więcej dzieci, Lenka? To być model odpowiedni dla mnie. Tu się włączać. Duży przycisk. Okej, tutaj włączę. Wkłada nogę. Odpycha i gazu. O! Teraz jest mega cicha. Marcel i Martek. Wow, stop. Ej, on zasuwa. Ale idę po Bartka! Zobaczcie, pojechał. Powiem ci, Bartek, że zasuwasz nieźle. Okej, okay, hamuj. Ten model jeździ 24 na godzinę. I może w naszych czasach to bardzo szybko. Dokładnie tak. Ale naprawdę... Skoro 50 jest dla samochodów ograniczenie, no to naprawdę szybko. Jest teoretycznie najszybsza z tych wszystkich. Spójrzmy moje wyścigi, nie? Tak. Rzęką. Ścigniemy się. I może też jechać do jednym ładowaniu do 40 minut. I zobaczcie, to ma też pokazuje wskaźnik baterii. Super to jest, naprawdę. Bardzo mądre. Tak, i teraz pokaż, jest gaz tutaj. O tu, a tutaj to lekko hamuje, ale się hamuje ja częściej tym. Tak, możemy hamować tutaj tym. Albo tym, ale to albo lekko hamuje. No jest, ale są dwa hamulce. Jakby coś. Też jest dosyć lekka i też ma tą funkcję, że można jeździć, jak się bateria ładuje, bez prądu. Pokaż, tak. Czy da się jechać bardziej. Bez prądu. O. I zasuwa. I tą hulajnogę można kupić w zestawie z takim zapasowym kołem dodatkowym, popowanym. Jak sobie wymienimy, to mamy wtedy lepszy komfort na jakichś tam nierównościach, na kostce. Możemy już jechać? Dobra. Poczekajcie, zabawimy dalej jeździć. Ale ja sprankowałem ciucię, mogłeś to nagrać. A wiem, przejechałeś blisko cioci, tak? Wystraszył mnie. Ja sobie szłam, a on tak cicho, bardzo cicho jedzie. No, jest naprawdę mega fajna. Chłopaki nie mają kasku, jesteśmy na takiej drodze specjalnie. Ja jadę! Bez ruchu praktycznie. Ja być dorosły, więc jechać bez. Każdy. Posłuchajcie, właśnie. My też trzeba mieć kask na głowie. Jesteśmy na takiej właśnie, jak powiedziałaś, takiej drodze zamkniętej. Tutaj pilnujemy sobie wszystkiego, ale jak jeździcie, tak jeździcie w mieście czy coś, to kaski najpierw mieć. Bo to chroni was. Okej, okay, Bartek, zatrzymaj się. O. Adaś jeszcze ma
elektryczną majonetkę, którą testowaliśmy w roku, prawda? No. Żyje cały cześć, czas. Cześć, jechałem! Cześć! Super! O, Marcel! Marcelek, hamuj! Wiesz, jak się hamuje? Musisz tu nacisnąć nóżką, tu. O, o tu, na Marcel jeździ tą majonetkę, którą byliśmy w roku, testowaliśmy. Jest super też. Marcelek tak szybko... O, też pojechał już! Tą, co Lenka jeździła, tak? Power A2. Wracasz? Nie ma. Ona jest szybka, nie? I cichutka. Teraz ja super! Świetnie, Marcin, zdaje sobie radę. O, dzieciaki znowu wypruły. Nie da się ich w ogóle zagonić, tak, prostu, do domu. Po prostu oszaleli. A tu jest droga zamknięta, tu nikt nie jeździ. Super. Tu mogą szaleć do woli. Lepiej niż nawet w skateparku kiedyś. Siemka! Nie opłacało się jechać, to by drągi zamknęli już! O, Marcel, proszę! Jak zasuwa? No. Aha, pojechał po kask. Bartek? Dawaj! Mam zamontowane GoPro i... Zasuwa jest szybsza od tamtej! Zatrzymaj się! Stop, stop, stop! To jest ten model, który jest w tym roku. Też jest fajny, jest głośniejszy tamtych, ale też jest dosyć szybki. I ma siedemko, Jelenka? To jest też fajne. No. Można jechać jak z skuterkiem. Ale prędkość jest ogromna, jeszcze trochę jak z górki, to jest czad. Okej, okay, to co? Zrobimy wyścig? No dobra. To jest tak, ten E-Prime pewnie wygra, bo jest najmocniejszy, ale co? Tu jest ten Power A2, no i to jest z tego roku, prawda? Lenka? 3, 2, 1, start! Która najfajniejsza? To wszystkie. Ta jest najszybsza, tak? No, Marcelek wow. Też ma super. To ja! Ja mam najszybszą. Marcela jest najszybsza! Zmiata na niej bardzo szybko. Słuchajcie, no ta właśnie. Wiadomo, 24 godziny jedzie, ta 16, no wiadomo, że będzie najszybsza. Ale ta jest dla większych dzieci i dla dorosłych. A tak dla Lenki? To która? Ta, nie Lenka? Wszystkie są ekstra. Aha, ale taka jest też spoko, bo jest lżejsza. No musimy właśnie. Ją zabrać wszędzie. Aha. Do tyłu jedzie Marcelek. Okej, to wszystko jest super. Mieliśmy no, wyścigu. Brawo! Super Marcel. No wyścigu wygrała ta oczywiście, ta no to oczywiście. Wiadomo. A te takie chyba na równi, nie? No, na równi. Takie lajciko. Raz była ta szybsza, raz ta. I co tatuś? Teraz ja spróbuję. Chcesz się przejechać, tak? Trochę ważę, może nie widać, ale tak, zobaczę jak pojedziemy. Jedziemy! I co, jakie wrażenia? Lenka, idziesz tam się? No.
Tylko że no wiesz, ty musisz tą, bo ja tą, to bym wiesz, za mała na mnie. No. Okej. Okay. Same za ciebie. Dobra. Jedziemy? To powolutku. Jedziemy. Jedziemy. Lajtowo. Przejażdżka lajtowa. Tam córka. Tylko jedziemy na przejażdżkę rekreacyjną. Ale musimy zacząć na motylka. Okej, to jedźcie. Mega! Tu się jeszcze kręci TikTok. To wbijacie ręki TikToka. Lena Pachuc. Lena Pachuc. TikTok. Tak. Yeah. A tu kamerzysta drugi. A ja jestem teraz też kamerzystka. Trzech kamerzystów. Prosimy o wywiad do kamery. Dzień dobry, jestem Lena Pachuc i prowadzę TikToka i kanał na YouTubie, kanał na YouTubie nazywa się Hejka Tlenka, a TikTok Lena Pachuc, a Instagram... Ej, nasza pizza! Pizza? Nasza pizza! No już, jedzie, wraca. Okej, dobra. Bardzo dziękujemy, Lena Pachuc, za wywiad. Życzymy powodzeń na YouTubie, miliona i dużo... Przepraszam, jaka telewizja w ogóle? Właśnie, cóż to telewizja? To telewizja Januszowa. Aha, to Janusz w Polsce. Janusz Net? Janusz Net. Janusz TV. Nie, to będzie Janusz TV. Janusz TV. Ale to będzie właśnie w telewizji czy w internecie? TV. Nowa telewizja. To będzie w piątek. Okej. Okay. Janusz TV. To będzie w telewizji w necie. Szukajcie nowej telewizji Janusz TV. Dobrze. Nie, wywiady będzie wyświetlone na znakach w całej to Polsce. To są wywiady z Januszem. Kanał... Nie, Janusz rozmawia. Kanał 101. Kanał 101. Ja się nazywam Janusz Kolanko i teraz będziemy kręcić reportaż. Dzień dobry. Jaki status? Ręczny. Nazywa się ona Lena Pachuc. Nie, są mega. Nagrywam o swoim życiu. Jestem z moim bratem Marcela, który jest tutaj. O, dzień dobry, panie Marcelku, piątka. Wielbiam dinozaury, wielbiam na morożce, lubię rysować, lubię tańczyć, lubię nagrywać filmiki na YouTubie. Niech pani tak długo nie mówi, bo my musimy za to płacić. A, to dobrze. To powiem wam jeszcze 101 pytań. Dobrze. Albo 1000, no milion, no tak. Niech pani cicho mówi, bo tutaj kamera jakaś zepsuta jest. Mało panu płacą, nie? A, 2,50 od godziny. Jezu. Nie no. Żeby... To jest wyzysk biały dzień. Dobrze, więc tutaj jest pole i tutaj tam była żmija. Proszę panią, bo ja tutaj za prąd płacę do kamery. No. A dzisiaj testujemy, co pani testuje? Takie tu hajnogi, ja muszę mi pokaż. Nowe hajnogi, ale o 2 i e-prime. O tak, i teraz... O panie, co to za cudo? O, teraz będziemy nagrywać TikToka. Dobra. A co to TikTok? Bo Janusze są zacofani. TikTok to jest taka aplikacja, na której się nagrywa. Krótkie nagrywam, filmiki. To ja na... Krótkie filmy. 101 Janusz TV. Aha, dobrze. Okej, dobra Janusz. Janusz, dziękujemy bardzo za wywiad. Dziękujemy. Proszę bardzo, polecam się na życzymy. Przyszłość. Dziękujemy. Dobra, do widzenia. Nie podam ci ręki. O, dzień dobry, piątka. Okej. Dobrze, do widzenia, dziękuję. Do widzenia. Teraz ja idę mieszkać do mojej stodoły. Okej. Okej, co ja mam teraz nagrywać? Skąd się w tym Janusz wziął? Nie wiem. Co to za Janusz? No nie, ja zamówiłam pizzę, a przyszedł taki ktoś. Taki ktoś. Taki ktoś. Marcelek, ale jesteś ekstra pomocny. Dzięki. Marcelek już się pakuje. Zobaczcie. I co, trzeba jechać do domu i nie ma problemu, bo te hojnogi się fajnie składają. Składają się tak podobnie jak zwykłe hojnogi. Odkręcamy sobie, do góry podnosimy i proszę bardzo. I złożone. I już można... I ta szara, i ta duża tak samo. No, odkładamy do góry. Cyk. Szybko, sprawnie dokręcamy. I ręka może jechać. Czyli odkręcamy i składamy. Bardzo są wygodne te hojnogi, naprawdę, w rzutku. Okej, co myślicie o tych hojnogach? Są super, bardzo fajne, ekstra! Są super, to założę na
sobie 1000 bransoletek razem. Na 1000. A ja mam tylko jedną. Ale prawda. Jedny. Nie, te, dla mnie są takie fajne, ale te ciche dla mnie są najlepsze. Ekstra. Ale moje wszystkie są ekstra. Okej. Okej, że wam się podobał, dajcie super rower, raz rower, hula i nogą, łapki w górę. I subskrybujcie. Zachodem tego słońca!